8 Bazie Lotnictwa Transportowego, przygotowania do startu. My też już startujemy. To jest program wojskopolskie.pl. Adam Krzygowski, dzień dobry. Jesteśmy na lotnisku Kraków-Bolice, ale także na lotnisku w Powidzu. Tam jest Marcin Gula. Za nami amerykański bombowiec B-1B, a przed nami kolejny odcinek programu wojskopolskie.pl. W tym odcinku opowiemy Państwu o operacji polskich i amerykańskich sił powietrznych i o tym historycznym lądowaniu tej maszyny tutaj w Powidzu. Wielkie serce żołnierzy z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego. Zawsze gotowi, zawsze blisko, czyli pomoc terytorialsów. Amerykański potwór wylądował w Powidzu. Na lotnisku w Balicach dzień jak co dzień, czyli sporo się dzieje. Piloci z 8 bazy właśnie przygotowują się do desantowania żołnierzy z 2. Chrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Ale to nie jedyne zadania, jakie realizuje 8 Baza Lotnictwa Transportowego. A jakie? O tym już za chwilę. Dzisiejszy dzień w 8 bazie, można powiedzieć, dzień jak co dzień. Biura są tu niewielkie, ale za to widoki nieziemskie. A normalny dzień pracy w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego na lotnisku w podkrakowskich Balicach to tak naprawdę ogromna liczba zadań dla pilotów i obsługi naziemnej. Realizujemy szkolenie w lotach szykiem na samolocie M28. Realizujemy szkolenie w NVG, samolot C295. Ale po kolei. Zanim bryza lub kasa w ogóle wbiją się w powietrze, przechodzą dokładny przegląd bieżący. Na ziemi zajmują się tym żołnierze z grupy obsługi technicznej. Przygotowanie samolotu do lotu rozpoczyna się w sezonie zimowym 3 godziny przed wyznaczoną godziną startu, w sezonie letnim 2 godziny przed wyznaczoną godziną startu. Samolot sprawdza zawsze 2 techników. Od ich spostrzegawczości, dokładności i precyzji zależy bezpieczeństwo każdego z członków personelu latającego. Niezwykle ważne jest tu też zdanie pilota. Zwracamy uwagę na każdą uwagę, którą dostajemy od pilotów, od personelu latającego. Każda najmniejsza uwaga może mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu. W Balicach technicy są jednak przygotowani na więcej niż tylko bieżąca obsługa samolotów. Jesteśmy w stanie wymienić silnik, jesteśmy w stanie wymienić łopaty, jesteśmy w stanie wymienić całe śmigła. Kiedy maszyny są już gotowe, nie pozostaje nic innego jak wzbić się w powietrze. I to bez względu na porę. A w lotach w nocy na niewielkiej wysokości pomocne są takie gogle. Night Vision Goggles to jest takie wyposażenie załogi pilota, które służy do wykonywania lotów w nocy. Dzięki temu wyposażeniu jesteśmy w stanie wykonywać loty prawie jak w dzień. To istotne, bo piloci z Balic na co dzień nie tylko zajmują się transportem na przykład sprzętu do polskich kontyngentów wojskowych. Współpracują też z wojskami specjalnymi i zwiadowcami, którzy muszą być gotowi do działań o każdej porze. Zabezpieczenie desantu nie tylko skoczków spadochronowych, jak i również ładunków jest realizowane we wszystkich warunkach, na ile pozwalają przepisy. Kamera naszego programu miała okazję towarzyszyć lotnikom z 8 bazy i zwiadowcom z 2. Chrubieszowskiego Pułku Rozpoznania podczas wspólnych ćwiczeń. Raz na miesiąc, raz na 2 miesiące organizujemy tutaj skoki, wykorzystując jedyną w Europie pustynię, jaką mamy dostępną, czyli pustynię błędowską. A tutaj piloci, lotnicy w ogóle 8 bazy lotnictwa transportowego należą do najlepiej wyszkolonych lotników w naszym kraju. Staramy się pracować z najlepszymi. Każdy ze zwiadowców ma na sobie około 60 kg sprzętu. Każdy musi wylądować precyzyjnie, w określonym miejscu. I każdy szkolony jest tak, by działać szybko, skutecznie i niemal niezauważalnie za linią wroga. Desant też musi więc odbywać się niepostrzeżenie. W przypadku tych ćwiczeń na pustyni błędowskiej. Podstawy chmur są na wysokości 600 metrów, dlatego żołnierze wykonują skoki bez widzialności ziemi. Zapewnia to nam skrytość działania i dążymy w czasie szkolenia właśnie do tego, żeby żołnierze opanowali umiejętność trafienia do nakazanego rejonu w trudnych warunkach atmosferycznych. Szkolenia, wspólne ćwiczenia, loty w dzień i w nocy to tylko część zadań żołnierzy służących w 8 bazie. Jest jednak taka misja, z której wszyscy są tu niezwykle dumni. Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ realizujemy już 15. akcję Serce. Przypomnę tylko, że w zeszłym roku, w 2020, zrealizowaliśmy ich 22, w 2019 18. Transportując organy do przeszczepu, lotnicy z 8 bazy pomagają ratować ludzkie życie.
29 marca w garnizonach Kraków i Kraków-Balice rusza akcja szczepień żołnierzy, ale żołnierze z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego cały czas pomagają w walce z koronawirusem. Między innymi będą rozwodzić szczepionki do polskich żołnierzy. Z nami kapitan Przemysław Stopiński. Dzień dobry. Panie kapitanie, jak będzie przebiegać ta akcja? Dzień dobry. Jeśli chodzi o rozwożenie szczepionek na teatr, my jako 8 Baza posiadamy specjalne lodówki transportowe, które utrzymują stałą temperaturę, dzięki czemu będziemy pewni, że te szczepionki, które dotrą na teatr, tam na teatr działań, będą na pewno w odpowiedni sposób zabezpieczone i w odpowiedni sposób przetransportowane. Jeśli chodzi o sam proces transportu, te lodówki mają specjalne źródła zasilania, zewnętrzne, tak jak i wewnętrzne, i oprócz tego mają specjalne okablowania, dzięki któremu mogą być podłączone do źródła zasilania na samolocie, przez to podczas transportu lotniczego i na pokładzie samolotu są cały czas podpięte do źródła zasilania. Oprócz tego, jeśli dochodzi do takiej sytuacji, że samolot gdzieś musi stanąć, załadować sobie z powrotem paliwo, to będzie można po prostu je podłączyć pod odpowiednie akumulatory, które będą utrzymywać stałą temperaturę. Ale wracając do tematu wcześniejszego, czyli tego 29 marca, my też jako 8 Baza będziemy wystawiać dwa zespoły ratunkowe, które będą zabezpieczać właśnie tą całą akcję szczepienia naszych żołnierzy i będziemy starać się na bieżąco wysyłać żołnierzy do tego punktu szczepiennego, aby jak najszybciej wrócić do normalności, aby jak najszybciej pomóc nam w walce z koronawirusem. Kapitan Przemysław Stopiński, dziękuję bardzo. A ja dodam, że akcja rozwożenia szczepionek do polskich żołnierzy z kontyngentów wojskowych rozpocznie się już 1 kwietnia. Teraz zobaczmy raport z tego tygodnia z frontu walki z koronawirusem. Porucznik Armii Krajowej Władysław Bogaczewicz jest jednym z tysięcy seniorów, którym w czasie pandemii pomagają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W takim trudnym okresie dla mnie, bo mam 96 lat, mieszkam sam, taką pomoc tutaj uzyskałem. Te posiłki są bardzo dobre i jestem naprawdę wzruszony tym wszystkim. Terytorialsi od roku są na pierwszej linii frontu walki z pandemią COVID-19. Służą w szpitalach, domach pomocy społecznej i punktach wymazowych. Priorytetem w walce z koronawirusem jest dla nich odciążenie służby zdrowia. Przede wszystkim kierujemy pacjentów do poszczególnych gabinetów, do poszczególnych lekarzy, badamy temperatury. Wielu terytorialsów, którzy w zeszłym roku zaczynali służbę w szeregach 5. rodzaju sił zbrojnych, nie miało czasu na zapoznanie się z zasadami panującymi w armii. Ze względu na pandemię, trudną i odpowiedzialną służbę zaczęli niemal natychmiast po złożeniu przysięgi. Zostaliśmy rzuceni jak gdyby na głęboką wodę od razu po przysiędze, która była w lutym. Dostaliśmy zadania, musieliśmy je po prostu wykonać. Najczęściej terytorialsi wykonują zadania wymagające sporej odwagi i poświęcenia. Służba w walce z koronawirusem w czasie pandemii może być ryzykowna, mimo że żołnierze są do niej dobrze przygotowani. Jest to ryzyko i też gdzieś tam obawa, wiadomo, że każdy też ma swoje rodziny i swoje domy. Ale no, też dostrzegamy tą trudną sytuację i też staramy się jak najlepiej spełnić nasze obowiązki. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej podkreśla, że w walce z pandemią najważniejsze są dwa cele, które udaje się osiągnąć. Pierwszy to jest wsparcie służby zdrowia, doprowadzenie do sytuacji, w której wyręczymy personel medyczny ze wszystkich działań, które może za nich wykonać ktoś inny, po to, aby mogli skupić się w opiece nad pacjentem. A drugi obszar to jest określany przez nas mianem rozszerzania odporności społeczności lokalnej, czyli doprowadzenia do sytuacji takiej, w której ludzie tą presję kryzysu będą znosić łatwiej dzięki naszej obecności. Rok walki z pandemią stał się okazją do podsumowania działań. Dumny z Was jestem, żołnierze, za Waszą wspaniałą postawę, za to, że jesteście wierni słowom naszego motta. I dzisiaj, Panie Ministrze, jestem absolutnie przekonany, że dopóty to zagrożenie będzie dotykać naszego społeczeństwa, będziemy stali na posterunku i zgodnie z naszym mottem będziemy zawsze gotowi, zawsze blisko wszystkich zagrożeń, niosąc pomoc lokalnym społecznościom, ale również służbie zdrowia. Generał dywizji Wiesław Kukuła podkreślił, że minionych 12 miesięcy było wyjątkowo trudnym testem dla jego podwładnych. Testem, który zdali celująco. Każdego dnia 7 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej pomaga medykom. Gotowych do pomocy jest 10 tysięcy terytorialsów. Mimo pełnego zaangażowania przy zwalczaniu koronawirusa, żołnierze wykazali się nie mniejszym zaangażowaniem w walkę z żywiołem. To wy staliście się symbolem profesjonalizmu i symbolem pomocy świadczonej wszystkim potrzebującym
tej trudnej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się, w sytuacji, w której musimy stawić czoła epidemii. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są zawsze gotowi, zawsze blisko. Nie tylko w sytuacjach związanych z pomocą lokalnym społecznościom. Zdobywają coraz większe doświadczenie w zadaniach bojowych. 31 terytorialców ukończyło kurs obsługi systemu Javelin. W tej chwili w 15 brygadach obrony terytorialnej służy 27 tysięcy żołnierzy. Wkrótce powstaną 3 kolejne brygady. Podpisałem dokument, decyzję, która stanowi o rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Otóż dziś mamy 15 brygad WOT-u, docelowo przez ten czas został określony do końca przyszłego roku, powstanie 18 brygad Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli 3 nowe brygady Wojsk Obrony Terytorialnej powstaną w województwach, w których jest po pierwsze największe zainteresowanie służbą w WOT-ie, ale po drugie, i to jest bardziej istotne, które stanowią z punktu widzenia bezpieczeństwa naszej ojczyzny miejsca kluczowe. Chodzi o kolejną, trzecią już Brygadę Obrony Terytorialnej na Mazowszu, gdzie sformowana będzie stołeczna jednostka. Kolejne brygady będą powstawać na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tankowanie maszyny B1B z włączonymi silnikami to tylko jeden z elementów polsko-amerykańskiej operacji. Operacji, o której generał Basham powiedział, że wznosi tą współpracę na jeszcze jeden wyższy poziom. Zobaczmy teraz, jak wyglądała ta operacja i jak wyglądało pierwsze w historii lądowanie tego bombowca tutaj, na lotnisku w Powidzu. Amerykański bombowiec B1B Lancer pierwszy raz wylądował w Polsce. Potężna maszyna uzupełniła paliwo w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu. To tak zwane gorące tankowanie. Chodzi o to, by w bombowcu jak najszybciej napełnić baki, bez konieczności wyłączania jego silników. Jesteśmy zaszczyceni, że tutaj wylądowaliśmy kolejny raz, ściśle współpracując z naszymi polskimi sojusznikami. Jesteśmy tutaj, aby zacieśniać naszą współpracę i wspólnie ćwiczyć scenariusze ochrony krajów nadbałtyckich. Amerykański samolot czasowo stacjonuje w Norwegii. Lądowanie i tankowanie w Polsce to element ćwiczeń mających sprawdzić mobilność i możliwości B1B do szybkiego przemieszczania się. To wyraźny znak, że potężne siły NATO mogą być błyskawicznie rozmieszczone w każdym sojuszniczym kraju. Realizujemy zadanie wspólnie z Lotnictwem Strategicznym Stanów Zjednoczonych, misję treningową nad Polską, w przestrzeni powietrznej polskiej. To, że wspólnie wykonujemy zadania, świadczy o dobrym przygotowaniu bazy 33 i systemu dowodzenia powietrzu, tak abyśmy mogli wspólne misje wykonywać. Tak o pierwszym lądowaniu w Polsce i pierwszym gorącym tankowaniu B1B w Europie pisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Kolejna misja amerykańskich bombowców strategicznych B1B Lancers w Polsce potwierdza nieustającą gotowość USA do reagowania na potencjalne kryzysy w naszym regionie. Nasze F-16 znowu eskortowały amerykańskie samoloty. Bombowiec B1B polskie jastrzębie eskortowały w drodze z Norwegii do Polski i z powrotem. Lądowanie w Polsce jest wyrazem amerykańskiego zaangażowania w zapewnienie stabilności tego regionu. Stanowi także znak ciągłego doskonalenia się wielonarodowego zespołu. Częścią tego zobowiązania jest przesuwanie granic tego, co możemy zrobić, oraz zdobywanie doświadczeń na rzecz zaawansowanego sposobu walki w przyszłości. W tej chwili amerykański B1B jest jednym z najpotężniejszych i najnowocześniejszych tego typu bombowców na świecie. Bez tankowania jest w stanie przelecieć ponad 5,5 tysiąca kilometrów. Na pokład może zabrać ponad 80 bomb i 20 rakiet dalekiego zasięgu. 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, gdzie odbyło się tankowanie bombowca B1B, to m.in. największe wojskowe lotnisko w Polsce. Korzystają z niego nie tylko polscy piloci, ale także amerykańskie załogi samolotów transportowych Hercules. W tym miejscu stacjonują też śmigłowce amerykańskich wojsk lądowych. Na lotnisku w Policach czas na szybki start samolotów M28, a u nas czas na szybkie strzały.
Na początek idziemy na zakupy. Modernizacja marynarki wojennej wyraźnie nabiera tempa. Właśnie uruchomiono procedurę zakupu 3 nowoczesnych okrętów klasy Fregata w ramach programu Miecznik. To są okręty, których zadaniem będzie odstraszanie ewentualnego agresora. Jak można odstraszyć agresora? Poprzez wielozadaniowość takich okrętów i poprzez dużą siłę rażenia. Uruchomiłem procedury związane z kupieniem tych okrętów. Co ważne, okręty zostaną zbudowane w Polsce przez polskie stocznie, nie tylko należące do grupy zbrojeniowej, do PGZ-u, ale także stocznie prywatne. Są to jednostki posiadające nie tylko wysoką zdolność do samoobrony, ale również zapewnienia ochrony, obrony danego obszaru czy innych jednostek znajdujących się w ugrupowaniu. Fregaty mogą realizować szeroki spektrum działań, nie tylko w czasie konfliktu, ale również poniżej progu wojny, czy to w czasie kryzysu, czy w czasie pokoju, realizując zadania w układzie sojuszniczym, czy polegające to właśnie na wspólnym szkoleniu, czy na przykład zwalczaniu piractwa. Fregaty, które zostaną pozyskane w ramach programu Miecznik, będą naturalnymi następcami okrętów klasy Oliver Hazard Perry, które obecnie służą w marynarce wojennej RP. Wojskowi i morze już nie mogą się doczekać. Czas na ogłoszenie. Ministerstwo Obrony Narodowej w 22. rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem MUR, ale historia Wojska Polskiego. Ogłosiliśmy konkurs dla organizacji pozarządowych, żeby zostawić takie ważne znaki w przestrzeni publicznej w Polsce, polegające na upamiętnieniu postaci historycznych dowódców Wojska Polskiego, wydarzeń związanych z historią Wojska Polskiego, tudzież samego faktu nawiązania do Wojska Polskiego. Myślę, że ta bardzo popularna forma pamięci okaże się również atrakcyjna. Zachęcam wszystkich do uczestniczenia w konkursie. Prace mogą dotyczyć całego okresu historii Wojska Polskiego. Od bitwy pod Cedynią po współczesne misje Wojska Polskiego w Afganistanie czy w Iraku. Murale mogą pojawić się wszędzie. A co trzeba zrobić, żeby zgłosić się do nas? Przede wszystkim trzeba mieć dobry pomysł. Czekamy na zgłoszenie organizacji pozarządowych, różnego rodzaju fundacji czy stowarzyszeń. Na pracę czekamy do 30 kwietnia. Baczność, spocznij po pomysły biegiem marsz. Ogłoszeń ciąg dalszy. Ponownie Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w konkursie dla organizacji pozarządowych, wdzięczni weteranom działań poza granicami państwa. Cel to m.in. organizowanie pomocy dla żołnierzy poszkodowanych w misjach zagranicznych oraz opieki nad ich rodzinami. Na realizację zadań resort obrony przeznaczył 1,5 miliona złotych. Teraz będą gromkie brawa. Konkretniej mówiąc, szeregowe Sylwia Matuszak i Angelika Wontor wraz z koleżankami z drużyny, Martą Pudą i Zuzanną Cieślar, wygrały pierwszy raz w historii zawody Pucharu Świata w szabli. W emocjonującym finale w Budapeszcie Polki pokonały Włoszki 45-44. Serdecznie gratulujemy. Gaza wylądowała na lotnisku w Balicach. My też już lądujemy, ale na koniec sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na lotnisku w Powidzu. A u nas w Powidzu kończy się właśnie pierwsza historyczna wizyta amerykańskiego bombowca B-1B. Maszyna zatankowana tutaj na płycie lotniska odlatuje właśnie do Norwegii. My również kończymy nasz program i zapraszamy za tydzień o stałej porze.